Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym newsie z War Thundera. Do War Thundera zostaną dodane nowe mechaniki, nowe ciekawostki i dzisiaj zajmiemy się czterema takimi najnowszymi ciekawostkami i to głównie nie chodzi o pojazdy, ale o mechaniki. I na start co mamy? Na start mamy termowizję i noktowizję. Coś na co wiele osób czekało na pewno, ja też również bardzo długo czekałem, kiedy zaczną takie nowoczesne elementy broni wprowadzać, ponieważ już miałem do czynienia z tym z Armored Warfare, gdzie była noktowizja. Nie była zaawansowana, tam działała tylko na tej zasadzie, kiedy była nocna mapa, to można było to włączyć, wyłączyć, tylko wtedy to działało. I po prostu pozwalało na lepsze pole widzenia w nocy. Chociaż tam i tak gra arcade'owa, więc aż tak super wymagania na to nie było. Natomiast w War Thunderze to bardzo zmieni rozgrywkę, przede wszystkim jak na początku pojawiały się mapy nocne, to praktycznie nic tam nie było widać. Jak strzelało się z karabinu, to było widać światło i zdarzało się, że na realistyku potrafiło się zderzyć z wrogiem. Dosłownie, na czołówkę się wjechało, bo tak było jasno. Tak było jasno, że nic nie było widać i ta noktowizja może bardzo pomóc, chociaż w dzisiejszym czasie ta noc już jest tak jasna, że i tak wszystko widać. Ale dobra, dokładnie zobaczmy, co my tutaj takiego mamy. Niech sobie w tle leci. W aktualizacji 1.91 wprowadzamy do gry urządzenia noktowizyjne oraz termowizyjne dla czołgów i śmigłowców. No, i dla czołgów to jestem zadowolony, ale że dla śmigłowców... No kurde, nie dość, że śmigłowce są buffowane, czyli na start możecie sobie wziąć śmigłowiec od razu z najlepszym uzbrojeniem, z najlepszymi rakietami, podnieść się nim i polecieć... dosłownie przy ziemi, zaspał czołgów i nie pozwalać im wyjechać, no to jeszcze te śmigłowce będą w nocy widziały wszystko na easy. To będzie bardzo irytujące, nawet będą miały te termowizje, to będzie jeszcze gorzej, bo będą widziały w każdym klimacie, bez żadnej trudności. No, śmigłowce są cały czas buffowane i to jest coraz gorzej. Wiele razy jest coś takiego, że ledwo się wyjedzie ze spawna i już lecą rakiety i już koniec gry. Ale dobra, miejmy nadzieję, że jakoś to zbalansują. Urządzenia wspomagające widzenie w ciemności zostaną wprowadzone do tych maszyn, które z nich korzystały. No, dziwne byłoby, żeby dali tym, co nie miały. To nie w stylu na razie War Thundera, chociaż podobno 1T80 nie posiada termowizji, a podobno mam mieć w War Thunderze. Nie jestem do końca pewien, nie mam na ten temat żadnej wiedzy, czy nowoczesne czołgi wszystkie miały termowizję, czy nie. Do noktowizji to chyba już większość miała tak naprawdę. Wyposażenie takie dzieli się na dwie grupy. Wzmacniacze obrazu oraz celowniki termowizyjne. I tak jak widać, wzmacniacz obrazu to jest coś takiego, że po prostu mamy wszystko na zielono. A jak mamy właśnie celowniki termowizyjne, no to się później pokaże, będzie on niżej. Wzmacniacz obrazu, no to po prostu noktowizja, widać wszystko na zielono tak jasno i tu mamy nawet naturalne oświetlenie oraz dodatkowe oświetlenie za pomocą specjalnej lampy, które pojazdy posiadają u siebie. Głównym ich zadaniem jest wzmacnianie źródeł światła bądź odbitych promieni. W nocy mogą one działać przy wspomaganiu odbitym światłem z księżyca czy gwiazd, a przy zachmurzeniu można skorzystać z doświetlenia lampami. No i jak to widać, mamy naturalne oświetlenie. Czołg jest widoczny na taki czarny Abrams. Jest tutaj dosłownie czarny, chociaż widać, że na tle budynku coś tak się znajduje, ale to zanim się zareaguje, może być za późno. Chociaż to jest dziwne, bo tutaj samochody są jasne, ten jest trochę taki czarny. A Abrams jest dosłownie taki czarny, co jest akurat trochę... No bardzo dziwne, bo on nie kolorystycznie jest w miarę taki trochę jasny. Jak zapalimy lampę, to już widać, że coś tutaj stoi. Stoi czołg. Tylko taki... No... Trochę zostanie oślepiony i może... Jak ktoś będzie nieuważny, wtopić się w to otoczenie minimalnie. Są osoby, które tak niestety widzą. Podzielone są na generacje. Pierwsza posiada krótki zasięg i często można przepalić obraz, podczas gdy kolejne generacje działają na większym dystansie, nawet ponad kilometra. Pierwsze urządzenia pojawiły się już pod koniec II wojny światowej. Jest to pierwsza generacja. Powojenne czołgi podstawowe wyposażone są urządzenia pierwszej oraz drugiej generacji, a na pojazdach z lat 80. i 90. montowane są drugiej i trzeciej generacji. No, to jest ciekawe. Będzie trzeba, kurczę, na start porobić testy. Ile czasu potrzeba, żeby ta pierwsza, druga generacja się przepaliła. Tego pierwszą generację posiada Pantera 2.
Tak jeszcze sprawdzałem, jedna w rzeczywistości Pantera G miała Noctowizję, więc według mnie Gaijin powinien obowiązkowo jej to też zamontować. Pantera F w sumie również powinna to mieć, z tego powodu, że jest takim prototypem do Pantery 2. Wieżyczka praktycznie jest ta sama, jedynie kadłub jest z jedynki, ale to głównie chodzi o grubość kadłuba, więc FK również powinna mieć tę Noctowizję. Natomiast co jeszcze z drugowojennych sprzętów miało tę Noctowizję? Ciężko mi powiedzieć, bo to głównie chyba Niemcy jako pierwsi wprowadzili. Czy jakieś inne narody to jeszcze wprowadzały w wojnie? Bardziej po wojnie bym powiedział. I co do tej Noctowizji, to może pod koniec tej pierwszej wiadomości powiem dokładnie, jak to będzie z tym. Teraz przejdźmy do Termowizji. Jak tu widać, Termowizja, czołg jest widziany wręcz idealnie. Tak jasno świeci się, głównie silnik, podwozie. Trochę jeszcze kadłub się świeci. A tu ze śmigłowca, jak on się doskonale świeci. Tu głównie silnik, widać jak silnik się świeci i to jest kurde, chyba jakiś ruski czołg. Tak trochę wydłużony wygląda, jak T-55. Może coś trochę innego. No a tu wiadomo, Abramsik tak podświetlony. Celowniki termowizyjne wykrywają określone długości fal i mogą być wykorzystane zarówno nocą, jak i za dnia. Widziałem na wielu symulatorach, gdzie termowizję wykorzystuje się właśnie za dnia, to czołg widać nawet za lasem idealnie, więc to już całkowicie zmieni pole bitwy. Pojazdy, które są startowe, są termowizją. Wyrzuci z pojazdami, które jej nie mają, mają już dwukrotną przewagę, ponieważ nie dość, że mają przewagę pancerza, siły ognia, mobilności, to jeszcze termowizja, która da im gwarantowaną przewagę. Chyba że ktoś nie umie tego wykorzystać, no to wiadomo, nie będzie miał tej przewagi. Charakteryzują się wysokim kontrastem takich sygnatur względem otoczenia. Dla jednostek naziemnych charakterystycznymi punktami są kadłub, zawieszenie, zwłaszcza podczas jazdy, gdy się nagrzewa, czy armata oddająca strzał. Dodamy również opcję wyłączenia silnika, co spowoduje powolne chłodzenie i redukcję wykrywania. Silniki samolotów oraz śmigłowców również są wykrywane. Silnik tłokowy potrafi się rozgrzać do 300 stopni Celsjusza. I to jest kurde coś, na to czekałem od bardzo, bardzo dawna, czyli możliwość wyłączenia silników czołgowych. W końcu to zostanie dodane, ponieważ będzie miało to teraz dwie funkcje. Bardziej chodziło o tę pierwszą funkcję, a tu mamy drugą. Pierwsza to chodzi o coś takiego. Miałem ostatnio taką sytuację, gdzie na linii Maginota w tym mieście skowałem się czołgiem lekkim, tylko że on miał silnik turbiny gazowej, więc był strasznie głośny, nawet jak stał. I obok mnie przejeżdżał prototyp Abramsa. I on mnie usłyszał. Mimo że miał głośniejszy silnik, on mnie i tak usłyszał. I po prostu w ten sposób zajechał, wiedział, gdzie stoję. Nie miałem już efektu zaskoczenia, nic nie mogłem zrobić. No i w momencie, kiedy będzie opcja wyłączenia tego silnika, będzie można idealnie kogoś zaskoczyć, zaatakować go od tyłu. Przeciwnik nie będzie się po prostu nas spodziewał. Po prostu teraz trzeba będzie o wiele dokładniej się rozglądać. Będzie o to raz większe znaczenie. To najważniejsze, termowizja będzie wykrywać wszystko, co się nagrzewa, więc ciekawi mnie, trzeba będzie zrobić taki eksperyment. Jak wygląda czołg nierozgrzany, jak wygląda czołg lekko rozgrzany, także to dopiero co się zrespił, jak wygląda czołg, który już jest po niezłym starciu, czyli dużo jeździł, dużo strzelał, dużo odbił. Czy to będzie wpływało na wygląd w termowizji? Mnie ciekawi, trzeba będzie dokładnie to sprawdzić. No i co jeszcze tutaj mamy? W aktualizacji 1.91 urządzenia takie pojawią się na czołgach i śmigłowcach, a w przyszłości także na samolotach. Moduły będą dostępne jako modyfikacja. No właśnie, modyfikacja, wszystko będzie można tylko kupić. Tu jeszcze mamy pokazane. To jest z samolotu. Ciekawie to wygląda. Tu mamy oczywiście z czołgu termowizję, jak Leoparda idealnie widać na tle lasu. No i odnośnie tej Noctowizji i termowizji. Pojazdy na przykładzie 6-7, bo to już chyba na poziomie 7-7 zaczyna się ta Noctowizja, już będą miały przerąbane technicznie, bo nie dość, że pojazdy tam mają lepszą penetrację i lepszy pancerz, no to jeszcze będą widziały przeciwnika w nocy. Niestety to będzie ich wada teraz. Dodatkowo pojazdy, które zaczynają z termowizją, będą miały lepiej od poprzedników, bo będą mogły zobaczyć czołgi nawet w lesie na easy.
A co wszystko będzie na zasadzie modułów. Do modułów nic nie mam, ale wiele modułów powinno być dużo tańszych, bo to... Kurde, w tych topowych czołgach 50 tysięcy za silnik to jest kpina, żeby tyle expić na silnik. Nie dość, że długo się expi czołg, to 3-4 razy dłużej expi się tak naprawdę moduły w czołgu. Więc powinni to jakoś tak zbuffować. Dodatkowo Pantera 2 posiada Noctowizję, jest na 7.0, będzie to mieć działające. Czy inne czołgi 7.0 mają to działające w rzeczywistości, nie wiem. Ale od 7.3 już będzie to się zaczynało, ponieważ BMP1, z tego co się przyjrzeliśmy, chyba posiada tę Noctowizję generacji pierwszej bądź drugiej, więc to niestety będzie już odczuwalne. To tym bardziej tylko pokazuje, że trzeba zrobić większą różnicę pomiędzy tymi pojazdami. Różnica jest za mała, Gaijin musi to jakoś rozszerzyć. No ale dobra, podajcie w komentarzach, co wy myślicie o Noctowizji i Termowizji. Na to czekałem, ale muszą dokonać pewnych modyfikacji, bo samo to, że wprowadzą, to prowadzi do jeszcze minimalnie większego zniszczenia balansu. Powinni to jeszcze bardziej rozszerzyć. No dobrze, moi drodzy, a więc przechodzimy do drugiego punktu, czyli nowe mapy w 1.91. No to akurat jest już stałe, że w każdą aktualizację pojawiają się nowe mapy. I co, prezentujemy nowe lokacje, które trafią do gry w aktualizacji 1.91. Port przeładunkowy, lokacja przeznaczona dla bitew naziemnych, oferująca starcie na bliskim i średnim dystansie. Najbardziej zaciekłe pojedynki odbędą się pomiędzy budynkami portowymi a żurawiami. Wypełnijcie labirynty kontenerów tonami pancernej stali. Powiem tak, mapa wydaje się z pewnej perspektywy, że wygląda ładnie. Wydaje się. Bo jak się przyjrzeć na polu bitwy dokładnie z bliska, no to będzie wiele z tym problemów. No, tu już tak widać, że te budynki tak trochę dziwnie wyglądają na tle. I co ja odnośnie tej mapy powiem? Raczej to będzie druga Alaska, czyli za przeproszeniem syf mapa. Do dupy gówniana. Dodatkowo będzie jej spam. Będzie jej spam na każdym poziomie, na pierwszej erze, drugiej, na siódmej. Tak dalej. Będzie spamem na każdym poziomie, nieważne. Więc ja od razu sobie dam ją do wyłączenia, jak się pojawi ta funkcja. Jeśli mi się nie spodoba. A jest 90% szans, że się nie spodoba, ponieważ to jest mapa na bliski i średni dystans. Rozumiem, że trzeba wprowadzić mapy klimatem nowoczesnym oraz klimatem inwazyjnym, czyli walczy się w mieście. Ale kuźwa, niech te mapy będą gigantyczne, a nie 800 metrów z respa do respa, bo to jest kpina, jak mapa tyle ma. Najważniejsze, pole bitwy na takich mapach wygląda, że się strzela na 200-300 metrów, więc tak naprawdę wygrywa ten, kto jest szybszy i kto ma... to jest bardziej cierpliwy. W takich mapach wygrywają również kamperzy, ci co nas to przekają na innych, nie szarżują, nie atakują, więc starcia będą do dupy. Dodatkowo, pojazdy rakietowe na takich mapach nie mają za bardzo funkcji, ponieważ rakieta potrzebuje przebyć pewien dystans, a zanim zdoła się ustawić na przykład te włoską wyrzutnie M113, no to chwilę to zajmie. W przypadku, kiedy na przykład pojazd przejedzie przed nami, możemy wystrzelić tę rakietę, ale strzelimy rakietę przed tym, jak on się wychyli, a rakieta poleci i tak za nim, bo niestety lecą one za wolno. Więc tak czy inaczej, jak na Włochach rakietami się kiepsko gra, oczywiście da się tam zagrać, tak na Alasce i na tym porcie będzie już tragicznie. Takie mapy mają sens w Armored Warfare i World of Tanks, bo tam gra się na małą skalę. Natomiast w War Thunderze nowoczesnymi czołgami efektywny ogień był 2-4 km, a twórcy zmniejszają ten dystans do 500 lub 300 metrów. Więc no... No cóż, zobaczymy jak to z tą mapą będzie. Jestem już na dzień dobry negatywnie nastawiony. Spodziewałem się jakiejś mapy, jakby nawet miał być port, to żeby chociaż ta mapa była gigantyczna i żeby nie był to labirynt, bo w tym przypadku to jest labirynt z tego co widzimy. Nie wiem, który obszar będzie pole bitwy, obstawiam, że ten, to będzie ten. Obstawiam, że to będzie ten. Jeśli dadzą tyle, to się zdziwię. Jeśli daliby tyle... Mała szansa, bo tu już widać, że ten teren jest brzydki. Chyba, że to renderowanie tak działa. No bo tutaj widać te małe obiekty, tutaj już za bardzo nic nie widać, tu nie widać, więc to wygląda jakby to był ten teren mapy. Tylko tutaj też się wydaje takie niedoprasowane, zamknięte. No, mapa będzie mała. Będzie bardzo mała.
Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Wyspy Palau. Trzy miłe dla oka skały zatopione w zielonych wodach archipelagu Palau. Boje o kontrolę nad Pacyfikiem odbędą się w tych turkusowych wybrzeżach pełna naprzód. No, kolejna mapa morska. Dużo tutaj nie jest pokazane. Jest pokazana wyspa, ale wyspa nikogo nie interesuje. Natomiast widać duże skały, prawdopodobnie miejsce dla kutrów. I od razu otwarta woda, pusty teren. Można się dokładniej przyjrzeć. Natomiast na jakim poziomie to będzie ta mapa? Obstawiam, że krążowniki tu mogą być. Dużo o niej nie jestem w stanie powiedzieć, bo mapa morska to mapa morska. Dla krążownika liczy się to, żeby na środku starcia pomiędzy krążownikami były wyspy, ale była woda pomiędzy kutrami a krążownikami, bo w ten sposób krążownik schowa się przed torpedami krążownika albo przed samolotowymi za wyspą i będzie strzelał przez wyspę, z czego przeciwnik, który znajduje się dalej, nie będzie trafiał, bo będzie trafiał w wyspę, a krążownik, czyli szyciel pod wyspą, będzie mógł trafiać dalej cel, a kuter, jak będzie chciał popłynąć do krążownika, to wpłynie albo w główne działa, albo pod baterię boczną. Dokładnie to się zobaczy. Ciężko jest mi tak stwierdzić co do tej mapy. Japoński port. Kolejna lokacja dla bitew morskich inspirowana krajobrazem Japonii i portu Yokohama. Wschodnie wybrzeże Azji będzie czekać na okręty oraz samoloty w aktualizacji 1.91. Czyli ta mapa będzie tylko dla okrętów, czy też samoloty będą miały okazję? To jest ciekawe. No widać tutaj japoński teren, tutaj jakieś miasta. Port, kurde, no, taki chyba trochę nowoczesny. Więc to ciekawe, flota będzie miała starcie w nowoczesnym mieście. Zdjęcia akurat za dużo nie mówią, czasami pokazywali to w formie takiego zdjęcia 360, można było obrócić, ale coś chyba im się odechciało. Dużo, kurde, o tej mapie nie jestem w stanie powiedzieć. Jak już mówiłem, morskie okręty potrzebują taki określony schemat, kutry muszą mieć taki teren, by po prostu dało się schować, dało się walczyć, dało się przejąć strefę. W niektórych lokacjach strefa jest otwarta, w niektórych strefa jest osłonięta. Tu mi się wydaje, że strefy będą otwarte. O mapach dużo nie jestem w stanie powiedzieć, ale wygląda to ciekawie, wygląda to ładnie. A jak to będzie, zobaczy się dokładnie w praniu, czyli w 1.91. Przechodzimy, moi drodzy, do trzeciego newsa, czyli do Easy Anti-Cheat w War Thunderze. Jest to program do zwalczania cheaterów, nielegalnych oprogramowań czy zmiany w kodzie w War Thunderze. W końcu wprowadzają, chociaż sporo osób twierdzi, że War Thunder ma więcej cheaterów niż wiele innych gier. Ja tak często nie spotykam cheaterów, ale są, na pewno są. I z Easy Anti-Cheat War Thunder już jakiś czas współpracuję, jak to jest podane, Crossoutem, Cuisine Royal, nie wiem, to dobrze mówię, współpracują cały czas i właśnie z tym programem spotkałem się w Crossoutie i miałem z nim drobne problemy. Jakie były problemy? Problemy są takie, że w momencie, kiedy chciałem uruchomić Crossouta, antywirus blokował mi w ogóle to uruchomienie. Easy Anti-Cheat i antywirus nie współpracowały ze sobą. Jedyna funkcja, no to odinstalować, zainstalować ponownie antywirusa swojego albo go wyłączyć. I to jest bardzo irytujące, no bo program do zwalczania cheatów nie powinien w ogóle wpływać na antywirusa. To w ogóle nie powinno mieć takich problemów, czy tak działać. Z tego, co War Thunder podaje wcześniej, no to cheaty, likwidowanie cheatów, nielegalnych oprogramowań działało na zasadzie zgłoszeń graczy, powtórek i paru innych rzeczy, czyli jeden z najbardziej zawodnych sposobów raportowania, bo niektóre osoby fałszują informacje, bo po prostu ktoś ich pokonał, albo nie znają mechanik i to od razu, że to są cheaty czy nielegalne oprogramowanie. I ten program ma to ułatwić, ma znaleźć wyszukiwanie i będzie to działało na tej zasadzie, że osoba z nielegalnym oprogramowaniem nie uruchomi War Thundera. Według mnie powinno być coś takiego, że dostanie 3 razy ostrzeżenie, za 4 razem dostaje bana. Byłoby wtedy najbezpieczniej, najlepiej. I również jest podane, że ten program nie wpłynie na modyfikacje, które my gracze używamy w War Thunderze. O jakie modyfikacje chodzi? Chodzi o modyfikacje sound moda, celowniki, mapy, skórki, parę innych rzeczy. Jest podane, że to nie wpłynie na działanie i będzie wszystko działało dobrze. Ja mam nadzieję, że z tym anti-cheatem nie będzie jeszcze problemów.
Jeszcze miałem takie problemy, tylko nie wiem, czy to była wina Crossouta, czy to była wina tego Easy Anti-Cheata, że gra sama zmuszała mi obieranie całej gry od nowa. Może ten antywirus tak jakoś działał, nie mam pojęcia. I co, patchował tak naprawdę, kiedy nie było żadnych patchy i sam z siebie od nowa chciał instalować grę. Też mnie ciekawi, czy w momencie, kiedy zmienimy opcje graficzne w kodzie na wyższe, to czy ten program będzie to łapał jako modyfikowanie oczywiście oprogramowania kodu. Nie powinno to w zasadzie działać, no bo to jest opcja graficzna, że na przykład sobie zwiększamy tam moc tekstur albo odległość renderowania. Mam nadzieję, że to nie, na to akurat to nie wpłynie. No, jestem ciekaw jak to z tym anti-cheatem będzie. Jak ktoś ma jakieś informacje, niech da znać. Dużo o tym programie się nie wypowiem, bo miałem krótko z nim do czynienia. Może ktoś wie, czy on super działa, czy nie. Może. I dajcie znać, co wy myślicie o Easy Anti-Cheacie, bo to będzie super. Będzie mniej sytuacji, gdzie będzie takie podejrzenie cheat, czy błąd gry i trzeba będzie ręcznie sprawdzać. W ten sposób będzie można stwierdzić w większości, że to będą błędy gry, a nie cheaty. Tak jak na przykład to jest w War Thunderze z działaniem penetracji. Obliczanie penetracji tak naprawdę to jest wina War Thundera, nie wina żadnych cheatów czy coś. No dobra, przejdźmy więc dalej, moi drodzy. I przechodzimy do ostatniego newsa, czyli nowa frakcja w War Thunderze, Chiny. A dokładniej Chińska Republika Ludowa plus Republika Chińska, czyli chodzi o Chiny i Tajwan. Będzie takie połączenie drzewek, będzie jednocześnie drzewko lotnicze, jednocześnie drzewko czołgowe. W pewnym sensie jest to kopiuj-wklej z chińskiego serwera, ale niektórzy twierdzą, że to nie jest dosłowne kopiuj-wklej z tego powodu, że u nas będą niektóre pojazdy, których nie ma na chińskim serwerze, co jest dość ciekawe. Nie wiem, nie mam akurat dostępu do chińskiego serwera, nie pobrałem go sobie, chociaż ktoś mi tam dał linka. I można przyjrzeć się, akurat tu zmienili grafikę, jak to wygląda z samolotami, ale można przyjrzeć się, jakie tu mamy maszyny i jak to się mówi, chińskie drzewko, w którym jest najmniej chińskiego sprzętu, a jest najwięcej amerykańskiego, rosyjskiego, jest trochę japońskiego, niemieckiego i jeszcze pewno czyjeś by się tu znalazło. Jak widzimy, mamy brytyjski Gladiator, chyba to było. Mamy P-40, 43, Mustang, Thunderbolt, P-38, Sabra mamy tutaj i Shaki mamy, japońskie Ki tutaj znajdują się, Migi, Wa, KS-a mamy, 26SB, Mosquito, Mitchell, Illusion, tu dwójka, tu czwórka. Nie jestem pewny, ale można powiedzieć, że chyba chińskich maszyn jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeśli się nie mylę, bo może być coś takiego, że te to są tak naprawdę rosyjskie odrzutowce, MiG-15, 17, 21 jeszcze chyba i chyba jeszcze 19. Tutaj to już się dosłownie nie wychowałem co do tych dwóch maszyn, no więc... Jak ktoś chce robić drzewko lotnicze, którym jest najwięcej narodowości, bierze drzewko chińskie. Na start oczywiście trzeba będzie kupić zestaw. Dodatkowo mamy właśnie drzewko czołgowe. Tego drzewko czołgowe akurat flagi jeszcze nie są usunięte i tu widać, to jest Tajwan, a to są Chiny. I mamy tutaj mnóstwo sprzętu też rosyjskiego i amerykańskiego, jak M8 Greyhound, Stewarty, Shermany, PT-76, T-34, Chicha. I z drugi, Type-59 to jest T-54, późniejszy model, M-36, SU-100, sporo tych maszyn. Ale to drzewko posiada kilka unikalnych pojazdów. Chińskie też tutaj się znajdują, chociaż chińskie to są takie głównie tuningowane wersje. I unikalne czołgi to jest M-8 Greyhound, unikalny w Ameryce, niestety straci teraz na wartości, jak wszystkie te unikalne tutaj będą. Type-62, jeden z czołgów nieskończoności, on też straci na wartości. LVT-A4 ZIS-2, czyli LVT wyposażony w wieżę M8 i rosyjską armatę ZIS-2 57 mm. Oraz ostatni Type-65, chińska pelotka na podwoziu T-34.
posiadająca 2 razy 37, tą samą co posiada ZSU-37. I mamy tu 4 unikalne maszyny, wiele osób specjalnie pójdzie do tej frakcji, by zagrać tymi maszynami, by zobaczyć jak się nimi gra. I stracą na wartości, zarazem plus, zarazem minus. Dla osób, które to posiadają, to jest minus, natomiast dla tych, co nie posiadają, to jest plus. Ja stoję po obu stronach niestety, bo ja i posiadam 2 pojazdy i 2 pojazdów nie posiadam. Tak to będzie działało. I oczywiście na start będzie można tutaj sobie zakupić pojazdy premium, żeby mieć dostęp do tego chińskiego drzewka. I mamy tak, F5. F5 to prawdopodobnie MiG-15, dokładnie się nie znam. Mamy też T-62. Wiele osób narzeka, też to jest zwykły T-62, po co go kupywać? No ale Niemcy mają zwykłego M-47, Włosi mają Pershinga zwykłego, mieli M-60A1. Wiele narodowości miało takie maszyny, zwykłe copy and play. Dopiero w przyszłości będą mieli dodawane lepsze pojazdy tam 6 ery, bo to głównie celuje się w 6 erę. Nie zdziwię się, jak niedługo zobaczymy 8 erę w War Thunderze, a 7 erę premium. I w razie czego możemy sobie zakupić zestaw tego F5 i T62 razem. Trochę to kosztuje, według mnie T62 powinien kosztować 50, a nie 55, bo no, takie pojazdy copy and play powinny być tańsze, dosłownie. Z niższej oferty mamy tu P40 premiową. Nie wiem, któraś z tych P40 z tego co słyszałem jest unikalna, bo jej w drzewku amerykańskim nie ma, ale chyba chodzi o tę premiową. Mamy Shermana M4A4. Też sporo osób narzeka, że tego Shermana nie da się w żaden sposób zdobyć w drzewku amerykańskim. I tak, w drzewku amerykańskim nie ma M4A3 i M4A4. Tak samo M4A2, E3, E8, jeśli dobrze zapamiętałem jego nazwę. Czyli Easy 8, chyba tak to się nazywał. Sporo takich maszyn brakuje jako ciekawostek. I ten Sherman jest o tyle ciekawy, że on posiada akurat kamuflaż takiej myszki. Już to mam przezwisko Mouse, jeśli chodzi o Sherman Mouse. Prawdopodobnie Sherman Mouse. I sprawdzałem w rzeczywistości, ten Sherman ma takie malowanie, są zdjęcia realistyczne, więc to fajnie wygląda. W razie jak ktoś chce mieć po prostu dostęp do lotnictwa, lepsze wspienie na start z czołgami, no to może sobie zakupić zestaw z Shermanem i z P40. Może to być ciekawe. Ja postaram się uzbierać z Gaijin Monet T-62. Już tam miałem sporo odłożonych, więc sobie zacznę te chińskie drzewko. Jak robię wszystkie czołgi, to robię wszystkie czołgi. Niestety nigdy żadnego drzewka nie skończę. Teraz mam skończone włoskie, dojdą 2 nowe włoskie pojazdy, nie będzie już skończone. Brakuje mi 2 pojazdów w japońskim, dojdzie 3. Znowu nie będzie skończone, więc na tej zasadzie to działa, ale dajcie znać, jak wy jesteście nastawieni na to chińskie drzewko, bo ja nie jestem nastawiony negatywnie, nie jestem nastawiony pozytywnie, ale powinno to działać na tej zasadzie, że jeśli pojazd jest już kopiuj wklej, czyli na przykład mamy, załóżmy na to Chaffika, bo tutaj też jest Chaffik, mamy Chaffika w drzewku amerykańskim, w drzewku japońskim i w drzewku chińskim, to ten pojazd powinien być dla nas tańszy w odblokowaniu. Można to zaprogramować w prosty sposób, dodać taką modyfikację, która będzie uwiarygodni to, że mamy ten pojazd odblokowany już jedną sztukę. I zaodblokowany pojazd amerykański, następny Chaffik będzie o 25% tańszy w XP kupnie i wyszkoleniu. Za japoński kolejne 25% i za chiński kolejne 25%, gdyby pojawił się na przykład czwarty. To byłoby rewelacyjne, bo w ten sposób nie byłoby takiego narzekania, że wszystkie frakcje mają na przykład Shermana. Chociaż to nie jest taka dosłowna prawda, bo Ameryka ma Shermany, Brytyjczycy mają Shermany, Niemcy mają unikalnego Shermana za dostęp do bety, prawie do alfy. Rosjanie mają premium Shermana, Japończycy mają Shermana, Chińczycy mają Shermana, Francuzi mają Shermana, więc ogólnie wszyscy mają Shermana, tylko że 2 Shermany są z premium jakby. Dobra, to byłoby na tyle z tych newsów. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, co myślicie o chińskim drzewku. Ja będę je robił, raczej będą z tego streamy, będzie się jeździło T62, jak ktoś będzie miał jeszcze T62 albo pojazd na poziomie 8.3, to będzie można sobie pojeździć. A, jeszcze jedna sprawa.
drzewko chińskie na symulację. To mnie zastanawia najbardziej, ponieważ jeśli drzewko chińskie trafi na symulację, to po czyjej będzie stronie? Na logikę powinno być po stronie rosyjskiej. Ale w przypadku bitew może to robić niezły mindfuck z tego powodu, że mamy tutaj mnóstwo czołgów różnych narodowości. Przecież jak będzie po stronie rosyjskiej, no to mamy amerykańskie pojazdy, mamy japońskie pojazdy, będzie niemiecki pojazd SDKFZ 222, o którym zapomniałem wspomnieć. On nie ma go w niemieckim drzewku jeszcze, a będzie w chińskim, kurczę. To jest ten sam prawie ten sam pojazd co 221, tylko że już nie ma dwóch osi skrętnych, ma jedną oś skrętną i ma obrotową wieżyczkę z 20 automatyczną. Dokładniej to jest podobna wieżyczka, co ma premiowy, unikalny chyba niemiecki SDKFZ 140-1. I to mnie zastanawia, bo jeśli drzewko chińskie będzie zrobione na tej zasadzie, że od poziomu Mausa będzie tylko z Rosjanami, no to będzie niezły mindfuck, bo będą spotykały się czołgi alianckie jeszcze. Później już będą tylko rosyjskie. Natomiast jeśli będzie dostępne cały czas, nie, to będzie tak, że jak będzie ze stroną chińską od Mausa, to jedynie można spotkać chyba M36. Będzie można Włocha, kurde, spotkać niestety, rakietowego. On będzie mógł pomylić stronę. Natomiast jak będzie po niższym poziomie na symulacji przeciwko osi, no to będzie wszystko ok. Tylko że japońskie czołgi tu występują dwa, to one mogą mylić. I ten SDKFZ. Nie no, to powinno być chyba wszystko w miarę ok. Ale mam nadzieję, że jeśli Chińczycy trafią na symulacji dla Rosji, no to będzie dużo łatwiej trafić na symulację, dużo krócej będzie się czekało. Dobra, to byłoby na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tych newsach, co myślicie o Noctowizji, Termowizji, nowych mapkach, Easy Anti-Cheat i drzewku chińskim. Jak ja wspomniałem, nowe mapy średnio mi się podobają, technologia Noctowizja, Termowizja mi się podoba, ale muszą bardziej rozszerzyć te poziomy, ponieważ różnice pomiędzy tym poziomem 7-7 a niżej to będzie dużo, dużo większa przewaga dla niektórych maszyn. Easy Anti-Cheat, mam nadzieję, że nie będzie z nim żadnych problemów i że faktycznie nie będzie już takiego problemu z cheaterami. A chińskie drzewko jestem nastawiony tak pośrednio, ani negatywnie, ani pesymistycznie, ale mam nadzieję, że nie będzie tutaj coś na zasadzie OP, bo przykładowo jeden z czołgów, chyba właśnie CM11, ma najsilniejszą strzałkę jak na swój poziom, z czego będzie miał silniejszą nawet od japońskiego czołgu, tylko że japoński czołg znajduje się na poziomie 8.7, a ten będzie na 9.0. Powinien być w sumie na teorii na 9.3. Teorii, ale na 9.0 już się zaczyna kompozyt, a on nie będzie miał kompozytu. No ale dobra, to się zobaczy jeszcze w praniu. No i dobra, moi drodzy, to trzymajcie się do następnych newsów, następnych odcinków. Do zobaczenia, na razie!